Siemaneczko ludziska, witajcie. Dzisiaj Wam pokażę jakość dzisiejszych części zamiennych. Robię sobie łożysko w B6, Audi A4. To ja oczywiście jest uszkodzone. Obraca się normalnie, wszystko jest ok, ale szumi. Demontuję je i teraz Wam pokażę na nowym, o co chodzi. Śrubę już mam odkręconą. To jest akurat fajnie, bo schodzi mi rękoma. O, nie muszę się szarpać. No i tak, tutaj mamy stare łożysko zdemontowane. Tutaj mamy nowe łożysko. Identycznie wymieramy, jest takie same. Dobierane po numerze VIN auta. O, zobaczcie sobie. Nic nie wskazuje na to, żeby było coś z nim nie tak. Oczywiście średnia półka cenowa. Nie jakieś najtańsze, ale też nie jest najdroższe. No i co? Zakładam je i Wam pokażę. No i proszę, zakładamy. Bez problemu też wchodzi. Nigdzie nie ociera. Wydaje się, jakby było wszystko ok. Zakładam śrubę i pokazuję Wam dalej. Śruba jest, no i skręcamy. O, no i zbliżamy się do końca. Skręcamy. Na razie tylko delikatnie dokręciłem. O, no i niby się obraca. Trochę z oporem. I teraz dokręcę tak mocno grzechotką samą. O. I koniec. Łożysko stoi. Nie da rady się w ogóle nim zakręcić, ani obrócić. Nic. I teraz, jakbym chciał jeszcze je dokręcić odpowiednim momentem, to już w ogóle kaplica by była. A wystarczy, że poluzuję. No i łóżko się obraca. Tu firmę zakleję, żeby nie robić już żadnych tam burz i w ogóle. No ale moim zdaniem to nie powinno tak być. Pyk, łóżko stoi. To nie jest jakaś trudna robota. Wręcz powiem, że prosta. Odkręcamy stare łóżko, zakładamy nowe łóżko z piastą razem, skręcamy odpowiednim momentem i powinno to chodzić. No a tutaj widocznie coś musi być nie tak w środku z nim, nie wiem, te bieżnie, czy te kulki tam w środku jakoś się za mocno tam wciskają, nie mam pojęcia. No bo to tak nie powinno wyglądać. O, dociągnąłem troszkę jeszcze tym i koniec. Koniec, kaplica. Odkręcam. Niestety autko nie zjedzie. O, pyk. Sytuacja nieciekawa, łóżko pójdzie do reklamacji. Mam drugie takie same na tamtą stronę, ale podejrzewam, że jak już te się nie obraca, to tamte też się nie będzie obracać. Nie będę go zakładał, te pójdzie do reklamacji. O, myślę, że cała partia poszła taka. No i dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Napiszcie jakieś swoje historyjki z Waszymi takimi właśnie bublami, częściami zamówionymi, które no coś z nimi było nie tak. Teraz po prostu sobie założę te stare na razie, autko wyjedzie. No i poczekamy na jakieś inne, z jakiejś innej firmy. Zamówię teraz takie już naprawdę górna półka. No i zobaczymy, czy będzie śmigać. Wydaje mi się, że będzie, bo to po prostu coś musi być nie tak w tym łożysku. Zaraz jeszcze sobie tą bieżnię po prostu kręcę razem jakąś śrubą. No i podejrzewam, że tutaj jest problem. Tam widzę bardzo dużą szparę. O. I po prostu mi się wydaje, że jak ona się ściska, to tam wszystko tak się mocno ściska i się łóżko zatrzymuje. Bo tutaj odwrotnie. Też jest taka duża, ale wezmę palcem. O. I tu już jest ta szpara pomiędzy bieżniami mniejsza. Jeszcze raz. Ściskam palcami od dołu, a tu jest tak. Czyli ewidentnie musi być coś nie tak z tymi bieżniami. Łożysko reklamuje. Oczywiście mam nadzieję, że reklamację uznają, bo to wiecie. Czas, pieniądze, a nikt mi tego nie zwróci. No, zatrzymajcie się, na razie.